Gotowa? Okej. Cukierek albo psikus? A kostium to chyba powinien być straszny. O, proszę. Dobrze, dam wam trochę słodyczy. Nigdy mi się to nie pokazuj. Dzięki. Ale wredny. O! Bingo! Pomocy! Och, co ci się stało? Betty, przyniosłam napoje. Dzisiaj jest Halloween? Wyłącz Insta. Wiedziałaś, że dziś 31 października? Co? Nawet nie udekorowałyśmy domu. O rany. Musimy przygotować coś do jedzenia, prawda? Ach, trzeba było jednak zrobić zakupy. Chyba, że... wykażemy się kreatywnością. Chodź. Wlejcie do miski czerwony sok. Dorzućcie cukierki w kształcie oczu. Niezły rozlew krwi. Następnie weźcie lateksową rękawiczkę, napełnijcie ją wodą i włóżcie do zamrażarki. Po kilku godzinach powinna być twarda jak kamień. Weźcie nożyk do papieru, rozetnijcie rękawiczkę i wyciągnijcie dłoń, a teraz prosto do miski. Obrzydlistwo. Na razie odłóżcie to na bok. Macie parówki? Ostrożnie zróbcie małe nacięcia. A na górze jedno większe kwadratowe. Wygląda znajomo? Odłóżcie te palce na bok. Teraz robimy paznokcie. A całość dopełnimy krwią, czyli keczupem. Fuj! No to zaczynamy świętować Halloween! Super, że możemy coś przekąsić. Ale tutaj w ogóle nie widać, że jest Halloween. Ani jednej dekoracji. Kompletna porażka. Bez pajęczyn i szkieletów zupełnie nie czuć tej atmosfery. Czekaj! Przeglądałam kiedyś internet i natrafiłam na niesamowite oświetlenie Goldie. Wejdźcie na stronę z taśmami LED RGBIC i wybierzcie zestaw z wielu dostępnych rozmiarów. Wystarczy jedno kliknięcie i dostaniecie je prosto do domu. Dzięki! Kupiłam kilka różnych pakietów. Otwieramy? Taśmy Goldie oczywiście! Nie trzeba niczego konfigurować. Po prostu wyciągnijcie je z pudełka i przyklejcie do kanapy lub innych mebli. Mają nawet takie do telewizora. Zupełnie nie widać, że tam jest. Jeszcze tylko trochę ozdób, żeby wszystko było strasznie halloweenowe. Nie za dużo tego? Wcale nie! Teraz pokój wygląda super! Sprawdźmy nasze podświetlenie. Chcecie zobaczyć inne kolory? Możecie nawet stworzyć własne w aplikacji Goldie. Wybierzcie ręcznie kolekcję odcieni. Ustawcie styl oświetlenia, jaki wam się podoba. I gotowe! Wow! Jak spersonalizowany pokaz świetlny w domu. Konfiguracja zajęła dosłownie kilka chwil. Klasyczne taśmy RGB są jednokolorowe, a te nowe paski LED RGBIC świecą różnymi kolorami naraz. Mówiłam, że oświetlenie ma znaczenie. A teraz patrzcie na to. Alexa, zmień światełka Goldie przy telewizorze na niebieskie. Tak, można nimi sterować za pomocą asystenta. I to się nazywa inteligentne oświetlenie. Widzicie, o co mi chodzi? Możemy zaczynać imprezę. To chyba wszystko. Mogę otwierać swój sklep.
O, hej! Może chcesz kupić orężadę lub coś słodkiego? Nie, dzięki. No nic, ktoś się w końcu skusi, mam nadzieję. O, przepraszam, chciałby pan coś kupić? Ha? Może ma pan ochotę na pysznego loda? Są wyśmienite. Zaraz mnie pobrudzisz. Myślałam, że to będzie strzał w dziesiątkę. Chyba się przeliczyłam. Przepraszam? No, hej! Proszę zobaczyć, jakie pyszności tutaj mam. Dzięki, ale nie jestem zainteresowana. Muszę już iść. Co ja robię nie tak? Może to był jednak kiepski pomysł. Zaraz, już wiem. Muszę poprawić marketing. Najlepiej ciekawym wyglądem. Zacznę od kredki do makijażu. Narysuję nią wzór na twarzy i szyi. O coś takiego mi chodziło. Teraz kolejny krok, czyli różowy kolor. Nałożę go na twarz, ale tak, by nie wyjechać poza linię. Muszę dobrze pokryć tę część. Będzie wyglądać świetnie. Trzeba tylko uważać na detale. Kiedy już wyschnie, użyję białego podkładu. Lekko pokryję nim różową farbę. Teraz będę potrzebować nieco jaśniejszego różowego. Nałożę go na powieki i wycieniuję z poprzednim kolorem. To doda kontrastu. Białej farby użyję do podkreślenia konturów oczu. Dodam też malutkie skrzydełko. Co dalej? O, teraz użyję ciemnego brązu. Nałożę go wzdłuż tej linii. To powinno dać efekt cienia. Czegoś jednak wciąż brakuje. Może posypki? Użyję pensety, by nałożyć każde ziarnko z osobna. Teraz jestem chodzącym pączkiem. Ten wafelek idealnie nada się na czapeczkę. Owinę wokół niego włosy, a spinkami utrzymam wszystko w jednym miejscu. Słodka jestem, co? Pora wrócić do mojego kiosku. Oby to zadziałało. A co to? Wow, jakie świetne przebranie! Masz jakieś dobre słodycze? Tak, nareszcie interes ruszył do przodu. Kto następny? Proszę. Widziałyście jej makijaż? Niesamowite! Wyglądasz wspaniale. Och, dzięki! Mam takich miłych klientów. Co to? O, hej, Kylie! Dzisiaj mamy test. Dobrze, że wzięłam swój szczęśliwy długopis. Ładny? Nie bardzo. Och, ile tu pytań! Muszę skołować coś do pisania. Nie ma to jak klasyczne pióro. Dzięki! Ale wciąż nie znam odpowiedzi. Założę się, że Claire się nauczyła. Tak, świetnie. Ale jestem głodna. Mam ochotę na pizzę. To moja jedyna miłość. Pizza? Miały być odpowiedzi. Może Leo coś wie. Co tu tak śmierdzi? Podoba mi się. Bez komentarza. O tak. Lexi zawsze jest przygotowana. Nakarm mnie swoją wiedzą. Mam! Przepiszę każde jej słowo. Lexi. Wspaniale. Myślałam, że będzie trudniejszy. Znam wszystkie odpowiedzi. Ja też. Dzięki tobie. I po co w ogóle się uczyć? 8? Mamy to. Nie zapomnij o ostatnim pytaniu. Ciekawe, co Joey teraz robi. Ach, Joey. Zaraz, przecież go nie lubię. Skup się. Nie mamy nic w piątce. Gotowe. Myślicie, że jesteście sprytne? Proszę mi to wyjaśnić. Ale jestem głupia. To nie ja! Proszę nie krzyczeć! Wiem, jak to naprawić. Przejmuję kontrolę nad twoimi myślami. Zasługują na najlepszą ocenę. Tak,
najlepszą. Brawo, dziewczyny! Jestem z was dumna! I to ja rozumiem! Rodzice będą tacy szczęśliwi! Dobrze mi się z wami rozmawia! Cześć! Wybacz, ale przerywasz nam. O co im chodzi? Przepraszam. Aha, jaka wrażliwa. Na pewno spodoba im się mój miecz. Uwaga na moc, ludziska. Albo nie. Czemu nikt ze mną nie chce rozmawiać? Hej, już wiem. Oderwij kawałek mastyksu spożywczego. I uformuj niewielką kulkę. Włóż ją do formy na kostki lodu. Wypełnij wszystkie dołki. Odłóż na bok. I przygotuj żelatynę. Zalej ją wodą. I zrób to samo w drugiej misce. Wlej do środka barwnik spożywczy. I wymieszaj. Teraz wstaw je do mikrofalówki. Nastaw na 1 minutę. Teraz kolejny krok. Pamiętasz foremkę na lód? Wlej do niej kapkę błękitnej mieszanki. Tak, do każdego dołka. A teraz weź białą żelatynę. I zalej nią całą foremkę. Przykryj i wstaw do zamrażalnika. Gotowe powinny wyglądać tak. Widzisz? Chcesz zrobić furorę na imprezie? Rzucicie okiem? To mi wygląda na świetny pomysł. Oj, znowu oko mi wypadło. Strasznie boli. Wpadło ci do napoju, chłopie. Zaraz zwymiotuję. Już. Żartowałem. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Wiem, że jest Halloween, ale bez przesady. Hej! Daj łyka. No dobra. Ale to jest pyszne. Fest mi się pić chciało. No, widzę. Ale nie tylko wampirom. Wampiry. Straszne, co? To na pewno krew. Wkraczam do akcji. Jestem już blisko. Ej, wiedziałem. Świeża, ciepła krew. Mam was.
Pożegnajcie się z żywotem. Nie, błagam. To nie krew, tylko sok z granatu. Jak śmiesz, śmiertelniku. Myślisz, że się ciebie boję? Ten... Co to ma być? Ha! Okej, jeszcze raz. Jest nie do pokonania. Został mi ostatni kołek. O nie, nie we mnie. Co on taki ogromny? Niech to, dobrze celuje. O nie, skończyły mi się kołki. A ja się dopiero rozkręcam. Wątpię. Do powonienia. Czemu historia jest taka nudna? Nareszcie dzwonek. Do zobaczenia. Mandy, czekaj. A usiadłaś na gumie. Naprawdę? To obrzydliwe. Jak guma mogła mnie tak zdradzić? O. Właściwie to wpadłam na genialny pomysł. Co? Tak. Obrócę to na swoją korzyść. Odklej pasek. I przyklej z tyłu sukienki. Doskonale. Teraz weź mniejszy kawałek. I potnij. Zrób z niego literę B. Zdejmij osłonkę i przyklej do koszulki. Teraz stwórz napis guma balonowa. Ale czym jest guma bez balonów? Przyklej kilka na górze. I dodaj też parę na dole. Gotowa na prezentację? Na bank zwrócisz na siebie uwagę. Wow! I co, Alex? Podoba się? Wyglądasz bardzo apetycznie. Nie do wiary. Szczęśliwego Halloween! Wypadałoby kiedyś posprzątać w tej szafce. O, Kevin, nie musiałeś. O, niby czego? Puszczaj! Są śliczne! Ups! Skąd ty masz tyle krzepy? Nieważne, muszę lecieć. Kevin? Hej, Jasmine, to dla ciebie. O, jesteś słodki. Odprowadzić cię do klasy? I tak mi się nie podobały te badyle. Chociaż podsunęło mi to pewien pomysł. Już ja im pokażę. Potrzebny mi będzie klej. Nałożę go sobie na brwi. Zupełnie jakbym robiła makijaż. Tyle, że kleisty. Okej, teraz pora na cienie. Pokryję nimi warstwę kleju na brwiach. Super! Teraz nałożę biały podkład na poliki. Ta gąbeczka nada się do tego w sam raz. Wystarczy lekko ją dociskać. Dalej czoło. A także szyja i okolice. Teraz nieco ciemniejszy kolor. Świetnie nada się do uzyskania kontrastu. Dobrze. I nieco szarego. Nałożę go w te same miejsca, co poprzedni ciemny podkład. Cieniowanie zrobione. Ale to nie koniec. Niebieski będzie idealny nad powieki. Wystarczy cieniutka linia. Na dole natomiast domaluję czarną kreskę. Prawie gotowe.
Została jeszcze tylko jedna rzecz. Kwiaty od Kevina. Lekko zgniotę je w dłoniach, by oddzielić płatki. Teraz malowanie. Zacznę od dołu niebieskim kolorem. I trochę u góry. Jak już wyschnie, dam też trochę czarnego, ale tylko na dole. Teraz biały na same końcówki. Ładnie! Muszę go przykleić do twarzy. Ustawię go tam, gdzie trzeba i docisnę do skóry. Jeszcze kilka. I pora na ostatni element. Sztuczna krew. Nałożę kilka kropel pod oczy. Robi wrażenie, co? Mam nadzieję, że Kevinowi się spodoba. No i mówię jej, weź się ode mnie, Cheryl. Była niezła beka. O, Kevin? Kto to jest? Ha? O czym ty mówisz? Witaj, Kevin! Szukałam cię! Dlaczego mnie zostawiłeś? Jesteśmy sobie przeznaczeni na wieki! A, trzymaj się z daleka! Nie żartuję! Wow! O, Kevin! Nie próbuj się bronić, tylko się ośmieszasz! Zostaw mnie! Weź Jasmine! Jasmine, idź do niej! Świetna suknia! I ten makijaż! Genialny! Dzięki! Sama go zrobiłam! Pokazać ci jak? Pewnie! Chodźmy stąd! To zwykły dzieciak! Uff! Było blisko! Znaczy, ja się nie boję, tylko... Zaraz! Co to za hałas? Ktoś za mną stoi, prawda? Kevin! Ale w tym filmie krew się leje! Nie wchodź tam! Dlaczego włączyłam sobie horror? A! Nie spodziewałam się towarzystwa. Okej, jestem uzbrojona. Powieszę to na drzwiach. Żaden wampir tędy nie wejdzie. Ciszej, bo nas usłyszy. Okej, jest mocno zajęta. Pyszne, różowe mięsko. Ależ mam na nią ochotę. Nadchodzę. Czekaj na mnie. Czosnek. Ej, idziesz? Ale miałem fuksa. Zemszczę się. Więcej dla mnie. Nie ma pojęcia, że tu jestem. A? Tu też jest czosnek? W nogi! To działa! Muszę kupić więcej. Co to? Halloweenowa impreza? A... To Halloween już tak blisko? O, nawet nie mam żadnego kostiumu. Teraz na pewno nie zapomnę o tym dniu. Fuj. Gorzej już być nie może. Zdążyłam zjeść tylko dwa kęsy. Właściwie to dobrze się stało. Do tego przebrania potrzeba białej kredki. Narysuj taką linię. Teraz weź farbę do ciała. I wypełnij powstałe wnętrze. Ostrożnie. Pomalowane miejsca. Nałóż nieco utrwalacza. Teraz popraw linię na brązowo.
znów weź biały kolor i podkreśl krawędź. Potem obrysuj powiekę. Pora na posypkę. Poprzyklejaj ją pensetą. Im bardziej przypadkowe ułożenie, tym lepiej. Fajnie. A teraz weź rożek. I przyklej do głowy. Wykorzystaj do tego włosy. Utrwal fryzurę wsówkami. Jestem przebrana za lody. Teraz można imprezować. O, wyglądasz super. Sama to wymyśliłam. Dobrze, wchodź. Następny, no dalej, ruszać się. Ach, ale kolejka. Potrzymaj to, zaraz będziemy na początku. Serio? Przygotuj się na konkretny strach. Co to? Ale słodki wampirek. O, mam ochotę go przytulić. Przecież piję waszą krew. Ludzie są wredni. Ty ich przestrasz. Zaraz dostaną nauczkę. Wampir! W nogi! Wypiję waszą krew. Teraz możemy sobie usiąść, gdzie chcemy. Nie krzywdź nas. Chodźmy. Zawsze działa. Słodko się boicie. Ach, ale błogi sen. I pośnie. Pora wstawać. To będzie cudowny dzień. Kylie? I już. Poranek. Zaczniemy od mycia ząbków. Co za świeżość. Przyda im się małe piłowanie. Skóra na szyi jest grubsza niż wam się wydaje. Do zobaczonka! Miłego dnia! Błoga ciemność, prawda? Mamusia cię bardzo kocha. Ty. Taka tam zwykła dziewczyna kontra mroczny krwiopijca. Co tu tak ciemno? Wezmę tylko kilka rzeczy i spadam stąd. Jest tu kto? Chyba wypiłam za dużo kawy. Aaa! Pomocy! Co ten wampir taki niski, a ten mega wysoki? Znowu mi uciekła. O, to bolało.